Hejka, ogólnie przychodzę do Was z nowym vlogiem i w tym vlogu jedziemy na targi do Krakowa. Ja już jestem spakowana, już mam tam tą czerwoną torbę i worek podręczny. Biorę ze sobą tamtego lata, bo chcę darować autorkę i pogadać z nią, no i wiadomo, wziąć tam autograf. No i mam denaturalizm tą trzeci. Trzeci? Tak, trzeci. No i będę czytać w drodze pewnie. No i będziemy jechać i mega się cieszę. I co prawda trochę mnie przeraża 6 godzin w aucie. No ale co, no poczytam, pośpię, posłucham muzyki i będzie idealnie. No ale mega się cieszę. Mega się cieszę, że jedziemy. I no co, będę Wam dawać znać co i jak dalej. Ale bardzo się cieszę. I zobaczymy. Jezu, to już teraz. Takie zawsze odległe było od paru dni. A to już teraz. Szybko zleciało. No niestety wyjazd się trochę przedłużył i wyjeżdżamy później niż mieliśmy, ale zaraz już będziemy tak naprawdę jechać. No i mega się cieszę, już się nie mogę doczekać, że będziemy jutro już na tych targach. No i co? Teraz tylko przemęczyć się te parę godzin w trasie. Parę, no 6 godzin w trasie. No i będziemy na miejscu. Też nagram Wam, jak już pojedziemy do Krakowa. No ale mega się cieszę i nie mogę się doczekać. Dawno nie byłam na targach, bo nie byłam ani na Prykonie w tym roku. No ani nie byłam na właśnie targach żadnych, więc tęskniłam się trochę za tym klimatem, więc nie mogę się mega doczekać. Przy akompaniamencie piesków zaraz jedziemy. Ja już nie mówiłam, że już zaczynałam tutaj jak coś i mówiłam. No ale mega się cieszymy. Trochę się nam opóźnił wyjazd niestety, ale no już zaraz będziemy jechać i... Ty w zeszłym roku nie byłaś na targach. W zeszłym roku nie byłam na Pyrkonie, więc mega dawno nie byłam na takim dużym evencie, więc mega się jaram. I no, cieszę się, miałam taką przerwę, dzięki czemu teraz bardziej jestem podjarana. Melody. Bo szczerze nie miałam wcześniej czegoś takiego, że potrzebuję, a teraz jak już cicho, jak już jadę, to mega się cieszę. Nie chcą, żebyś o nich zapomniała, tak. Więc wyraźnie dają znać. Jesteśmy tu! No ciężko o nich zapomnieć, ale zaraz idziemy i się mega cieszę. Co prawda mnie trochę przeraża, bo dawa wizja jechania tyle godzin. Ale to już wiecie, to jest po prostu taki ułamek tego, żeby duża przyjemność była, więc mega się cieszę. Jesteśmy ogólnie już po, nie wiem, dwóch godzin, nie no, półtorej godziny, dwóch godzinach jazdy. Zostały jeszcze z cztery. Ja już mam dosyć, jestem zmęczona, więc zobaczmy jak to będzie. Jesteśmy już w apartamencie. Mhm. Mam dosyć. Ja też. Jest teraz pierwsza, już w sensie, już jesteśmy od jakoś, nie wiem, pół godziny? Godziny, no. Ale ja już mam dosyć. Jutro targi! Mam pędzletkę. My już zaczęliśmy dzień, czekamy teraz na śniadanie, aż nam przyjdzie. No i co, no będziemy się z tego mieszkanka wynosić, bo tu jesteśmy tylko na jedną noc. Zostawiamy sobie szumku. No i tak, Karolina jeszcze wstaje, ja już się ogarnęłam i będziemy się zaraz wspierać, jak nam przyjdzie śniadanie, jak zjemy. Przenosić się do drugiej lokalizacji, no a potem na targi, więc super. Jesteśmy już w naszym drugim hotelu i zaraz idziemy na targi i się mega cieszę. Pierwszy dzień. Pierwsza stacja, jak pójdziemy tam, to będzie Moon Drive, bo są tam fajne promocje. Książki za 10 zł.
którzy zniknęli. Już na ile? No, 20 minut. Godziny z pół godziny. Ogólnie tutaj mam dwie torby z książkami. Trochę poszalałam, ale za 150 zł, nawet nie za 50, za mniej, za 130 zł chyba mam. Chyba z 8 albo 9 książek jest za tyle, więc nieźle. Naszego pobytu na targach, jest już sobota, za niedługo będziemy się na nie zbierać, jesteśmy po śniadaniu w hotelu. No i ogólnie chciałam tak podsumować pierwszy dzień, bo ogólnie był bardzo fajnie, bardzo fajny klimat. Stęskniłam się za targami i za tym po prostu jak tam jest i naprawdę jakby dobrze było wrócić. Kupiłam tyle książek, aczkolwiek najdroższa była ta, poezję, ponieważ kupiłam ją, no cena okładkowa jest 49 zł, ja zapłaciłam za nią 35, więc tak była o wiele taniej. No ale jako, że to jest niedawna premiera, to wiadomo, nie była aż tak tanio. No ale bardzo się cieszę, akurat nie jest mi szkoda, bo też była autorka i pięknie tutaj mam pod niej podpis. Pogadałam sobie z nią i bardzo cieszę, że miałam właśnie taką okazję, żeby porozmawiać i tak... Jestem usatysfakcjonowana. Tych książek nie będę wam tutaj pokazywać, bo pokażę je w book haulu, więc tylko to. Ale mogę wam tylko pokazać taką cegiełkę, dorwałam za 15 zł. Więc jakby ja najwięcej, ile zapłaciłam za książkę, to za tą 20 i no za tą 35, a tak to każda już z tych, te książki były za 10 zł. Więc jest tu ich 6 i 60 zł za te, tą za 20, czyli to jest 80 zł, tą za 15, czyli to jest 95, no i tą za 35, więc to wychodzi 120 za 9 książek. Według mnie to jest mega dobra cena, mega się cieszę. W ogóle to jak mogliście wczoraj na przykład zobaczyć, mam pakietkę social media. Mega się cieszę, bo w sumie to spontanicznie wyszło, bo Karolina tam zgłaszała jakby mnie też, żebym miała tą plakietkę, ale w sumie myślałyśmy, że nie ma, bo tam w odpowiedzi dostała tylko jednego maila i myślała, że to tylko odnośnie jej, ale okazuje się, że też mam, więc mega fajnie, tak fajnie to wygląda, jak jednak ma się tą plakietkę. No i co? Niestety jestem lekko przeziębiona. Ja to sobie po prostu wykrakałam, bo dwa dni przed wyjazdem rozmawiałam z mamą i mówiłam, no odpukać, ale jak na razie jeszcze w tym roku nie byłam chora. No, mam katar, mam ból gardła, więc jest no słabo. I co, będziemy lecieć zaraz na drugi dzień targów. Mega się cieszę i nie mogę się doczekać już. Zwłaszcza, że będziemy widzieć się z autorką tamtego lata, Laurą Seybes, więc no, to bardzo, bardzo nie mogę się doczekać. No i co, będę wam nagrywać dalej z targów, co się tam dzieje. No i to tyle. Chciałam przyjść do was już dzisiaj, jako że jest wieczór, sobota. Chciałam przyjść z takim podsumowaniem dzisiejszego dnia na targach. No i powiem wam, dzisiaj byłam tam, byłyśmy tam od 10
i przez to bardziej się zmęczyłam szybciej, w sensie już o 15 miałam takie, że już mam dość, jak byłam tam 5 godzin i już byłam zmęczona i poszłam, ja i Amy jeszcze tutaj, z którą jesteśmy, poszłyśmy 15 jakoś tak 30, wyszłyśmy z hali, Karolina została z Julką, w sumie jeszcze dalej nie wróciły, bo w sumie dopiero 4 minuty temu się skończyły targi. No i co? Jestem zadowolona, bardzo fajnie było. Byłam na spotkaniu tam z autorami kryminałów, których ja nie czytam, ale było bardzo zabawnie, co też bardzo fajne było. Zobaczyłam Nelę, małą reporterkę, chociaż teraz dziwnie się tak dziwnie, jak ja ją oglądałam, jak ona była, wiadomo, młodsza i w ogóle, a teraz już ona jest ogólnie w moim... Ona cały czas była w moim wieku około, no ale tak dziwnie teraz tak podejść do niej i w ogóle, jak ona już tak, wiecie, jest do... Jak ona już jest starsza, tak nie wiem, tak, ale no podeszłam po zdjęcie, więc jestem zadowolona, gdzieś tam mała, ja na pewno by się mega cieszyła. No i co? Kupiłam dzisiaj trzy książki, jeszcze Karolina mi jedną kupiła, bo mi tam pisała, że mam możliwość, by z autografem mi zdobyć, więc będę miała jeszcze jedną. No i jestem zadowolona, aczkolwiek jestem zmęczona też, bo no niestety ten katar mnie łapie i też gardło mnie boli, więc to tak średnio. No ale najważniejsza rzecz dzisiejszego dnia, która mi zrobiła totalnie dzień, to rano spotkanie z Lauren Saves. Ja prawie poryczałam się w kolejce, kiedy czekałam w kolejce do niej, to prawie no... Jak czytałam sobie fragmenty książek zaznaczone, które mam, no to naprawdę było mi tak, że aż się wzruszałam i jak mogłam z nią porozmawiać, no to też tak mega, mega słodko. Jeszcze jak ona sobie przyjrzała moje adnotacje i to też było takie no, mega fajne i po prostu sam fakt, że mogłam z nią porozmawiać, dostałam od niej bransoletkę, no i to mi zrobiło dzień. Także takie krótkie podsumowanie dzisiejszego dnia. No i jeszcze jutro idziemy, co do jutro też wracamy, więc jutro będzie intensywny dzień. No ale mega się cieszę, że jestem w ogóle na targach, bo dawno nie byłam na takich eventach i mega się cieszę. No a tu są bransoletki, tutaj jest Hamlet i nie, od razu mówię, to nie jest ten Hamlet, o którym mogę się pomyśleć, to jest z jakiejś książki, ale nie jestem pewna, z jakiego słowem stworzonych, nie wiem. I tutaj z tamtego lata żelki. I tu jest taki misio żelek, więc mega cute. No i w ogóle ja, czekajcie, mam tą plakietkę social media i to jest tak śmieszne, bo ja w ogóle nie wiedziałam, że będę miała, to tak wyszło w sumie dość przypadkowo, ale jak chodzę na tych targach, dzisiaj kolejne takie sytuacje były, ludzie się patrzą tą plakietkę i tak patrzą i mają takie, czy ja ją znam? Bo jednak wiecie, jak rzuca się w oczy ta plakietka, to ma już takie się, zwłaszcza takie młodsze osoby, wow, ktoś z internetu i nagle patrzą na twarz i nie znam, więc to jest trochę śmieszne, bo no ja w sumie fartem mam to, bo Karolina mnie tam ogarniała, żebym mogła mieć tą plakietkę, no ale w sumie do końca nie wiedziałyśmy, ja też miałam bilet normalnie, czy będę miała tą plakietkę, czy nie. No a w sumie się okazało, że mam, więc bardzo fajnie. No ale co? W sumie to tyle, co mam dzisiaj do powiedzenia wam. Raczej haul będzie osobnym filmem, bo mam sporo tych książek, a chyba już trochę długi będzie ten film. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc to jest taki luźny. Chyba sobie teraz będę czytać, bo jestem w trakcie w ogóle... W trakcie trzeciego tomu Denaturas, więc chyba sobie teraz poczytam, bo jestem sama aktualnie w pokoju, więc może trochę, żeby spędzić taki czas produktywniej, jeśli chodzi o czytanie. No a tutaj wam pokażę, tamtego lata mam autograf, z którego mega się cieszę i w ogóle autorka mi dopisała serduszko do pierwszej rzeczy, która jest zaznaczona w książce, czyli dedykacja, która jest przepiękna. I dorysowałam serduszko i tak właśnie przeglądała i zobaczyła co to, no. I mega słodkie to jest. I no ja jestem po prostu zakochana i mam dosyć. Ja dosłownie, to co ta książka ze mną robi, to zostawię to bez komentarza. Cześć.
trzeci dzień targu. Ostatni. Niestety. Mam wrażenie, że z roku na rok te targi mi coraz szybciej zmieniają. Dwa lata temu mi się one strasznie dłużyły. Też, ale to chyba przez to, że musiałyśmy tak na nie jeździć. Możliwe, że nie miałyśmy blisko i też dużo jakby rzeczy poza robiłyśmy. Bo i łaziłyśmy na jakieś spacery z mamą i w ogóle. No a teraz w sumie to jedziemy tu stricte na targi i tylko to robimy. Poza tym to oglądamy zmierzch. I skręca nas i wykręca. Już nawet nie wytrzymałam, żeby oglądać drugą część. Ja bez wina bym nie przeżyła. Z targów. W sensie chyba jeszcze wrócimy, bo my tam nawet kurtki, więc musimy chociażby po nie wyjść, wrócić. Ale idziemy coś zjeść. Tak. I jest to ciepło. Są moje zakupy. Ja mam tu. Ja mam tu. Byłam ogólnie u Katarzyny Puzyńskiej. Katarzyna ona ma. Katarzyna Puzyńska. Katarzyny Puzyńskiej po autografy dla rodziców. Tak. I wszyscy się na mnie w kolejce patrzyli takie, że o, to jakby... Tak. Kolejka, wszyscy starsi ludzie, a tu nagle Jakidos. I bez książki. I bez książki. I wszyscy tak się na mnie patrzyli tak trochę krzywo. Nawet sama Puzyńska, jak tak do niej podeszłam, to miała takie... What? Czekaj! No i tłumaczyłam, że no dla rodziców tutaj. Poczytają. Więc tak, no. No myślę, że mogła się zdziwić, bo jej książki są takie raczej no... No właśnie wiem i wszyscy no. Dlatego w kolejce, aczkolwiek w ogóle gadałam z jedną sobie panią, która stała przede mną. Ona mnie zagadywała sama i sobie pogadałyśmy. I fajnie. I no. Nieważne, że jestem Kidosem. Kidosy górą. Jesteście stare. Wy jesteście stare. Ja jestem jeszcze Kidosem. Mam nadzieję, że będziemy słychać. My już zaraz będziemy wychodziły z targu, więc... No zaraz już jest koniec, ostatnie takie chwile, ale jest teraz tak przyjemnie, bo jest tak mało ludzi i da się normalnie chodzić, więc jest mega, aczkolwiek czuję się już mega źle, tak mnie bolą zatoki, gardło, że jakby koniec. A więc to już oficjalne, wychodzimy z targu. Wyszłyśmy z hali, więc papa dla targu, już jest ciemno na dworze. Do zobaczenia za rok! No, przykro mi. Ale fajnie było. I żeby przyjdę z takim podsumowaniem dla was. To i koniec. Będzie book haul też. I w osobnym filmie już będzie book haul. Bo trochę mamy tak pokazać. Trochę jest. No ale co, już to oficjalnie wychodzimy. Po raz ostatni. No i wyszłyśmy. Jest mi przykro. Chce mi się płakać, bo było fajnie, aczkolwiek jestem już dzisiaj wykończona, po prostu ja już nie myślę, nogi mi wypadają, zatoki mnie bolą i cieszę się, że z jednej strony koniec, a z drugiej strony bardzo mi przykro, bo jednak fajnie tak jest. No. Podsumowaniem całych targów i z zakończeniem tego vloga. Niestety rozchorowałam się, niestety bardzo źle się czuję i mam tak zapchane zatoki, że po prostu wczorajsza droga to była dla mnie taka męczarnia, że będę starała się to wymazać z pamięci, bo dawno nie miałam tak złej podróży. Przez to, że nie mogłam zasnąć na początku, przez to, że mnie bolała cała głowa, oglądałam sobie taniec z gwiazdami, bo mama mi wysyłała nagrania, przez to, że nie miałam jak za bardzo oglądać w drodze. No i no było ciężko, naprawdę źle się czułam i tak jak wiadomo, na targach było super, w sumie tam aż tak źle się nie czułam, jeszcze mnie tak tam nie rozłożyło. No to wczorajsza podróż trochę mi tak dodała takich wrażeń targowych, no niefajnych.
bo strasznie mnie rozłożyło. No ale dzisiaj mój cel to po prostu się kurować, żeby znowu nie mieć tak, że jak mnie rozłoży, to nie będę chodzić nie wiadomo ile do szkoły, bo potem te wszystkie zaległości w ogóle no, nie będę miała siły tylko nadrabiać. No ale co, tak podsumowując targi, było bardzo fajnie. I cała atmosfera i w ogóle spotkania autorskie, na których byłam, no, było super, po prostu było świetnie. Też się cieszę wiadomo z zakupów książkowych, bo dorwałam w bardzo fajnych cenach książki. Tutaj mam dwie torby pełne książek i mam ich łącznie 16, więc jest to dość sporo, ale no starałam się kupować w takich fajnych cenach, nie przepłacałam, nie kupowałam w normalnych cenach układkowych, bo jednak szkoda mi, wolę dorwać kiedyś na internecie za jakieś lepsze ceny czy coś takiego, a tam starałam się po prostu, jak już kupowałam te książki, to faktycznie w fajnych ofertach, których raczej nie znajdę ich, no ewentualnie na jakimś Vinted czy coś, no ale wiadomo, no tak to takich nowiutkich, świeżutkich z wydawnictwa za taką kwotę bym nie dostała. No i no bardzo się cieszę, z ludźmi było fajnie, też jak po targach, jak miałyśmy oglądać się na zmierzch i w ogóle, no bardzo fajnie się bawiłam, w sumie dawno nie byłam na targach, więc wydaje mi się, że też dlatego jakoś tak, mimo że wkraczało momentami już ogromne zmęczenie i już czasem miałam dosyć na tych targach, bolały mi nogi od chodzenia i w ogóle też te tłumy strasznie mnie męczyły, to mimo wszystko bardzo mi się podobało, bo dawno nie byłam na takim evencie i spotkać ludzi z wydawnictw, mijać ludzi z bookmediów, to jest naprawdę cudowne, bo wiadomo, na przykład też spotkanie autorek, jak byłam u Magdaleny Kubasiewicz, u Anety Jadowskiej, u Laury Saves, no to to jest coś takiego, że jednak jak czyta się książkę tej osoby, to często zapomina się jednak i nie myśli się o tej osobie jako tak, o faktycznie takiej osobie, a jak można podejść, porozmawiać, no to jest najcudowniejsze uczucie na świecie, że można też podziękować jakby za tą historię, bo na przykład to, no, to akurat ja pochodziłam do autorek, których historie bardzo mi umilały czas i były dla mnie jakoś tam ważne, no to naprawdę bardzo fajnie tak móc spotkać na żywo, też jak widzi się te osoby z bookmediów, to ma się takie wow, jakby zawsze jak się widzi tak w internecie, to ma się trochę inny ich obraz, a jak się zobaczy na żywo, to zupełnie co innego jest, więc to też jest cudowne. No i co? Bardzo cieszę się, że pojechałam na te targi, bo rok temu mnie nie było. Mam trochę podpisów i no bardzo się cieszę. No sam ten czas i w ogóle, no to jest super. Zwłaszcza, że właśnie no, można połazić tam, pogadać sobie z tymi ludźmi i to jest super. Po prostu to jest coś, czego życzę, aby każda książkara to przeżyła, bo naprawdę no jest to świetne i mam nadzieję, że za rok również uda mi się pojechać, że również będę się tak dobrze bawić. No i co? Będę już kończyć. Dziękuję Wam za obejrzenie tego vloga. Ten vlog no, nie czytałam tutaj. Praktycznie w ogóle nie ma tu o ich bieżących. Po prostu chciałam nagrać takiego luźnego vloga z targów. Jak to wygląda właśnie, jak się jedzie z drugiego końca Polski specjalnie na te targi. No i mam nadzieję, że podobał Wam się taki luźniejszy film. I będzie jeszcze Buchol, bo jest jednak tego trochę sporo i tutaj to by już kolejne 20 minut było, więc mam nadzieję, że podobał Wam się taki luźniejszy vlog. Dajcie znać, czy chcielibyście czasami częściej takie vlogi po prostu luźne, nie do końca czytelnicze, ale wiadomo, około książek. No i co? Będziemy się widzieć w kolejnych filmach. Zachęcam do wchodzenia w linki poniżej na nasze book Instagramy, TikToki. I tam na pewno też będzie jeszcze przez parę dni w tematyce targowej jakieś podsumowania, jakieś nagrania jeszcze, które tam stworzyłyśmy, więc bardzo, bardzo zachęcam Was do śledzenia też na innych platformach. No a tu będę się żegnać i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!